Jest takie miejsce we Wrocławiu, które, choć na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorne, tchnie prawdziwym duchem Japonii. Do ogrodu japońskiego, ukrytego gdzieś w tajemniczym zakątku pomiędzy Parkiem Szczytnickim i Halą Stulecia, dotrzeć można wybierając się w nastrojowy spacer po wrocławskiej pergoli, zatopionej w cieniu wijących się wokół winorośli. Wrocławski ogród japoński czynny jest codziennie od początku kwietnia do końca października i za symboliczną opłatą możemy tu zakosztować uroków obcowania z naturą i kontemplacji niezwykłego piękna przyrody. Naprawdę nie trzeba być miłośnikiem Japonii, aby docenić wyjątkowy klimat tego miejsca. Japoński ogród we Wrocławiu powstał w latach 1909-1912 z inicjatywy wielkiego miłośnika Japonii, hrabiego Fritza von Hochberga. Projektem tego niezwykłego miejsca zajął się japoński specjalista od ogrodów, Mankichi Arai, dzięki czemu ogród japoński we Wrocławiu naprawdę zasługuje na swoje miano. Ogród japoński we Wrocławiu powstał z okazji wystawy stulecia, która odbyła się w roku 1913. Niestety zaraz po zakończeniu wystawy został pozbawiony wielu elementów, które decydowały o jego japońskości. Jednak najgorszym okresem dla tego miejsca był czas PRL-u, kiedy to ogród japoński popadał w zapomnienie i w ruinę. Ogród japoński we Wrocławiu swoje ponowne narodziny przeżył w lipcu 1997 roku, kiedy to przy współpracy z ambasadą Japonii i ogrodnikami z Nagoi udało się przywrócić to miejsce do pierwotnego stanu. No cóż, może nie do końca do pierwotnego, gdyż obecny kształt ogrodu japońskiego różni się od tego z roku 1913. Niemniej jednak zapewniamy, że oryginalny klimat udało się zachować. Niestety i tym razem ogród japoński miał pecha, ponieważ 2 miesiące po otwarciu Wrocław nawiedziła powódź stulecia, która zniszczyła roślinność parku japońskiego prawie w 70%. Ponowne otwarcie parku trzeba było czekać ponad 2 lata, aż do października 1999 roku. I od tego czasu zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i licznie przybywający tu turyści mogą się cieszyć tym wspaniałym miejscem.
Ogród japoński we Wrocławiu to wyjątkowe miejsce na skalę europejską. Zanim więc westchniemy z tęsknotą za pięknymi i egzotycznymi miejscami, gdzieś na drugim krańcu świata, warto wybrać się najpierw do takich miejsc jak to, kryjących się gdzieś w zakamarkach naszych